Siemaneczko mordeczki, z tej strony Giędek. Witam was w odcinku takim dosyć nietypowym, bo będzie to mój dzień na służbie Transport of San Andreas. Tak, zobaczycie jak taki dzień wygląda, co robimy, jak wchodzimy na służbę, jak schodzimy z niej, jak wygląda ta cała procedura. Także co, ja zapraszam was do oglądania. A więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jak wchodzimy na służbę, jest po prostu wejście na służbę. Oczywiście czat musi być zamazany z przyczyn oczywistych. Także co, musimy sobie oczywiście rozpocząć służbę. Musimy wpisać kod frakcyjny i musimy się przebrać. Tak, tutaj mamy pełno skinów dla danej rangi. Jako iż ja mam kierowcę specjalnego, to mogę wziąć skina tak zwanego transportera. No i lecimy po furę. A więc tak, mordeczki, tutaj mamy nasz garaż. Ja, iż mam kierowcę specjalnego, to mogę sobie wziąć tak zwanego transportera. Ja wezmę sobie Vincenta w kombi oczywiście. Musimy wpisać kod frakcyjny na wyjazd. No i jak widzicie, mamy tutaj, każda taksówka ma app 4, układ ABS, wygrywacz fotoradarów i ogranicznik. Ja sobie włączę układ ABS, no i co? Spuszczam sobie silnik. Oczywiście musimy standardowo zamknąć bramę, bo no nie wypada tak zostawić otwartej. No i co? I jedziemy na pierwszy spawn. Oczywiście teraz jak jestem na S2, to powiem wam jakie są spawny. Spawny są tak, jest tutaj Ocean Flats i tutaj Unity Station. I to są dwa takie główne spawny, na których możemy stać. Jest też spawn w Las Venturas, ale no tam już musimy mieć wyznaczoną liczbę osób na służbie. Także co? Także my jedziemy na ten spawn. Tutaj mordeczki, teraz jak widzicie, mam Sentinela, a tam wam dogrywałem Vincenta, gdyż niestety ten moment, w którym wybierałem auto, mi się usunął. No i musiałem wam dograć na kolejnej służbie, także przepraszam was bardzo i życzę wam miłego oglądania. Lecę, i jak wpiszecie magiczną komendę ukośnik taxi, to nam się takie zlecenie wyświetla. Możemy je przyjąć, też nie musimy, możemy wam też odrzucić, ale to by musiała być jakaś przyczyna, na przykład gdy gracz specjalnie cały czas dajmy na to wzywa taksówkę i to anuluje, także wtedy chyba możemy odrzucić, ale zazwyczaj jak piszecie ukośnik taxi, to macie trzy kategorie tak jakby do wybrania. Macie do wybrania transport lotniczy, taksówkę oraz eskortę VIP. Zamawiając to, no to pobiera wam z konta 20 PLN-ów, z tego co dobrze kojarzę. Jeśli się pomyliłem, no to tutaj wam się pewnie to gdzieś wyświetli, ale myślę, że się nie pomyliłem i pobiera wam 20 PLN-ów. Tak, i za każdym razem jak jedziecie, jak wzywacie, przepraszam, to nam się to tak wyświetla. I przyjmujemy i po was jedziemy. No tutaj gracz chyba, nie wiem po co w sumie wezwał. No też takiego czegoś nie lubimy, na przykład gdy gracz wzywa, no i nie wsiada. Także no w tej sytuacji jedziemy, bo nie wiem po co tutaj gracz wezwał taksówkę, jak do niej nie wsiada. A poczekaliśmy, zatitaliśmy mu, no niestety nie wsiadł. Także no cóż, a widział też, że taksówka podjechała. Nie chciał jechać, przykro mi. Czasami i tak się zdarza. Także teraz sobie elegancko pojedziemy na spawn Ocean Flats i będziemy czekać na klientów. Być może na zlecenia. Oczywiście, jeśli będzie rekrutacja do frakcji Transport of San Andreas, to bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Oczywiście też, jeśli spełniacie dane warunki, które są tak jakby narzucone, że musicie je spełniać, żeby się dostać do frakcji, to bardzo serdecznie was zapraszam, bo jak widzicie, no nie jest to tak jakby trudna frakcja, tylko po prostu jeździcie z punktu A do punktu B. Jak widzicie, kolejne zlecenie na giełdę. No, mam nadzieję, że teraz gracz wsiądzie po prostu do auta i nie będzie trollował, bo można powiedzieć, że poprzednie zlecenie było strollowane, co najmniej ja tak myślę. No chyba, że się mylę, no to cóż. No ale tak to wyglądało, możecie sami ocenić w komentarzach. Także my sobie podjeżdżamy do klienta, zatitamy, żeby gracz wsiadł. No i tutaj akurat gracz wsiadł, także oczywiście wysyłamy binda, sprawdzamy ile gracz ma LP. Możemy naliczyć opłaty, ale pan tu nie posiada gotówki. Prosimy go teraz, żeby oczywiście wpłacił nam kwotę początkową, no bo bez niej niestety się
kurs nie odbędzie. No chyba, że gracz ma poniżej 21 LP. No to wtedy taki kurs jest za darmo. Dobra, także jak widzicie, tutaj gracz wpłacił nam kwotę taką, jaką należało wpłacić, i takich klientów szanuję. Tam wcześniej gracz, który mnie wcześniej tak jakby wezwał, od którego przyjąłem zlecenie, chciał, żebym go podniósł, ale ja już miałem klienta, także no cóż, niestety. I teraz będziecie widzieć, że na przykład będę jechał w zabudowanym 120, bo na tej randze jako transporter możemy poruszać się w mieście 120. I natomiast jak ktoś się będzie was pytał, jak to wygląda, KRD, czyli kodeks ruchu drogowego, mówi tak, że w terenie zabudowanym możemy jechać 80, ale jeśli jest tak jakby no podwójna jezdnia, wiecie, o co mi chodzi, to możemy wtedy w zabudowanym na tej podwójnej jezdni jechać 120. No i wiadomo, w terenie niezabudowanym również 120, no i na autostradach bez limitu możemy jeździć i nie musimy się wtedy bać, że wyrwiemy mandat. No a ja jako transporter mogę w zabudowanym jechać na pojedynczej jezdni 120, także jest to taki jakby można powiedzieć, że plus. No i dotarliśmy na miejsce, 3 km, jakoś kursik nie był za długi, ale chociaż był. Dobra, więc mamy kolejnego klienta, ma 202 LP i chce jechać na parking policyjny, także jedziemy. A taka ciekawostka, tam widzicie, że tam się takie coś obraca, to jest walizka z eventu. No ale jak jesteśmy na służbie, no to nie możemy jej zbierać, bo tu się pytałem kolegów z frakcji i nie możemy zbierać takich walizek. Zresztą to też pisze w regulaminie, także ten, tylko myślałem, że dodali jakiegoś blipa czy coś, że jakaś praca, a to się okazało, że to walizka tak jakby eventowa, także wiecie. Trzeba uważać, bo na służbie jak się jest, to nie można zbierać, broń Boże. Broń Cię Panie Boże. Dotarliśmy na miejsce i wracamy z powrotem na spawn. Dobra mordeczki, a więc ja sobie wziąłem zlecenie Fallen Tree Red Country, czyli ten nasz nowy magazyn oczywiście. No i to już chyba trzecie zleconko teraz na służbie, jak się nie mylę, także no można trochę postać, a też można sobie troszeczkę tych zleceń porobić. Dobra mordeczki, a więc tutaj gracz chce jechać na spawn SF i czekamy na kwotę początkową i jedziemy. No i mordeczki, kolejne zleconko oczywiście. Jedno zlecenie teraz, o, jednak nie ma zlecenia. No trudno. No i mamy kolejnego klienta. Oczywiście kwota początkowa. Tu przed chwilą administrator Reksio się pytał, czy Uber. Odpowiedziałem, że taksi. No cóż, bywa i tak. Dobra, mamy kwotę początkową. Tu kolega chce jechać na odśnieżarki, także jedziemy, no wiadomo, na najbliższe, czyli Foster Valley, bo tam są najbliższe odśnieżarki. Także no, jak widać, krótkie dzisiaj te kursy jak na razie. Były chyba dwa na magazyn, dwa na giełdę, no i teraz trzeci, tylko że nie na giełdę, a na odśnieżarki. Także tak to mordeczki wygląda, że czasami trafi wam się dłuższy kurs, a czasami, prawda, krótszy. Oczywiście jeśli chcecie więcej odcineczków z TSA, zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję na kanale. Zapraszam oczywiście na poprzedni odcineczek z zaczęcia projektu Flash. Mogłem to już śmiało ogłosić, że jest to projekt Flash. Ale także zapraszam, tutaj chyba wam się gdzieś pojawi adnotacja do tego filmu, no chyba że zapomnę, no to się nie pojawi, ale zapraszam was bardzo serdecznie na ten odcineczek, a my śmigamy dalej na spawn. No i mamy kolejnego klienta oczywiście, sprawdzimy sobie, ile ma LP, ma dosyć dużo LP na kuriera poproszę, czyli teraz taki no jednak dłuższy kursik, bo do Los Santos. No i możemy sobie śmigać. Powiem wam, że takie kursy lubię, bo my dzięki takim kursom więcej zarabiamy. Co prawda kwota za kilometr to 4,01 PLN-a, ale i tak można uznać, że gdzieś koło
40 PLN-ów tutaj za kilometry wyjdzie. Dobra, mordeczki, także jak widzicie, mamy tutaj więcej niż 9 km, bo nie wiem, czy nie wyjdzie czasem kurs 10 km, a już widzę, że wyjdzie, a nawet i więcej. Także no nieźle, jak widzicie, te 40 PLN-ów chociaż będzie zarobione. No, nawet w sumie nie 40, no nie, jest jednak 40 PLN-ów zarobione, także te 65 PLN-ów jest zarobione i my to mamy w kieszeni. A jako już jesteśmy już, prawda, w Los Santos, no to nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu tutaj na tym spawnie zostać. Oczywiście my w tygodniu też musimy wyrabiać daną normę minut oraz zleceń. Jakby się ktoś pytał, jak to wygląda, no tam nie będę wam mówił ile, ale też musimy wyrabiać, zresztą chyba jak w każdej frakcji jest norma minut i norma zleceń. Także o, i akurat mamy klienta, także fajnie, na kopalnię, no to piszemy mu, żeby wpłacił kwotę, no i lecimy. Od razu wam powiem, że na kopalnię wyjdzie 8 kilometrów, bo już dużo razy byłem jako taksówkarz na kopalni i już się zapamiętało, ile tam wyjdzie kilometrów, także też będzie taki jeden z fajniejszych kursów. A teraz, będąc tak jakby no bliżej SF, to pojedziemy sobie zmienić taksówkę, bo chcę wam pokazać chociaż dwie taksówki na tej randze, czyli na transporterze, o przepraszam, na kierowcy specjalnym. Także tak to, mordeczki moje kochane, wygląda. My sobie dojeżdżamy powoli na kopalnię, no, jak widzicie, mamy 7900. No i wyszło równe 8 km. No i teraz wracamy sobie naładowanym pojazdem na bazę. Oczywiście pojazd musi być minimalnie naładowany do 95%, no a my mamy 98%, także możemy go sobie śmiało odstawić i bierzemy kolejną taksówkę. Oczywiście kod frakcyjny wpisany, wjeżdżamy sobie w bramę i teraz sobie wybierzemy kolejną taksówkę, a będzie to Stafford. Tak, będzie to Stafford. Piszemy oczywiście kod frakcyjny. I jak widzicie, jest taksówka przemalowana oczywiście. Zobaczymy, czy jest jakieś zgłoszenie. Jest i to dosyć nawet bardzo blisko, także sobie je wezmę. Jedziemy Juniper Hill. Prawdopodobnie jest to szkoła jazdy. Nie mylę. Oczywiście zobaczymy. Zgadza się, bo zazwyczaj jak gracze nas wzywają, to jest to właśnie szkoła jazdy. No i mamy tutaj klientów w sumie. Także sobie zawrócimy. I tutaj koledzy chcą na przechowywalnię. Także sobie na tą przechowywalnię pojedziemy. Tutaj też można powiedzieć, że krótszy kursik, ale dojechaliśmy na szczęście. Siądą i możemy wracać na postój. W tym czasie, jak jechałem na postój, to sobie wziąłem kolejne zgłoszenie oczywiście. Jedziemy sobie tak jakby pod magazyn, nie na magazyn, tylko pod, dokładnie. A jest to w sumie droga na magazyn. Podliczę wam, ile zleceń w sumie zrobiłem na tym odcinku i też ile zarobiliśmy. Pamiętajmy, że 5000 wpłaciłem sobie na konto do banku. Także tak to wygląda i zobaczymy, ile zarobiłem przez ten czas na służbie. Dobra, także mamy klienta. SF, sprawdzimy sobie, ile kolega ma LP. Ma tyle, że ma w sumie idealnie, znaczy idealnie, bo ma 900 coś tych LP. Także teraz tylko kwota początkowa. No my sobie tutaj szybko, prawda, zawrócimy i jedziemy sobie na giełdę do San Fierro. I po raz kolejny dojeżdżamy sobie na miejsce, czyli giełda San Fierro. 4 km. No panowie, jedźcie i nie pod prąd. No jednak nie ma zleceń. Dobra, mordeczki, a więc my schodzimy sobie ze służby. Tutaj raczej wam się wyświetli podliczenie wszystkiego, ile udało mi się zarobić na tej służbie. Łącznie z premią 600 PLN-ów za pełną godzinę gry.
No i co? Pokażę wam, jak wygląda takie zejście ze służby. No oczywiście musimy się naładować. To, co już widzieliście w sumie, jak zmieniałem taksówkę, mam 80% i musimy się minimalnie naładować do 95%, ale ja zazwyczaj ładuję się tak do 98%, czasami do 100%. Dobra, a więc jak widzicie, jestem naładowany do tych 99%. Możemy teraz jechać na bazę i musimy się naprawić, bo jak widzicie, no jestem rozwalony troszeczkę. Tak tyciu pańkę tylko, ale na szczęście serwis mamy na bazie. No, serwis mamy na bazie, możemy sobie wjechać elegancko, nie musimy cisnąć na dowerty, do mechanika. Ani nigdzie, tylko możemy się po prostu naprawić u nas na bazie. Jak widzicie, naprawa 9 sekund. No i co? Teraz procedury są proste. Wyjeżdżamy, piszemy kod frakcyjny na powrót, kod wpisany. Wjeżdżamy sobie do bramy, taksówka znika i zamykamy bramę. I lecimy z powrotem oczywiście do środeczka. Wpisujemy kod na zejście ze służby. I kończymy służbę. Tak. Służba zakończona, także my sobie teraz elegancko możemy odcineczek zakończyć. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcineczka. Jak on wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję oczywiście na kanale. No i co, trzymajcie się, do następnego. Siemaneczko.